Państwem rozmawiać, cieszyć się, kolędować, bo to bardzo ważne. Żyjemy w czasach, kiedy internet, telewizja tak naprawdę zabiera ten świecie kontaktu. Stąd też tym bardziej jest nam miło, że chcieliście Państwo przyjść i wspólnie kolędować. I za to w tym momencie chciałbym podziękować organizatorom dzisiejszego wydarzenia. W szczególności księdzu Łukaszowi, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Renacie Kaczmarek, naszym artystom, wszystkim królom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację dzisiejszego wydarzenia. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy nowy rok. Nowy rok zaczyna się wyjątkowo. Niedawno mieliśmy pandemię, teraz mamy niepokoje, żeby jakoś tragedia za granicą. Chciałbym złożyć Państwu życzenia wewnętrzne. Życzę Państwu, aby w nowym roku życzę dużo spokoju i pokoju. I to zarówno w rodzinach, jak i na świecie. Życzę dużo zdrowia, wielu łask Bożych, pomyślności w życiu osobistym, sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń oraz wszelkie pomyślności. Dziękuję. Został panu klasy. Nie wiem, czy za to, że tak krzyczowo i krótko, czy za to, że taki glas od pana korony tej linii. Moi drodzy zebrani i nasi najbliżsi. Rzeczywiście ta gwiazda, która dzisiaj przewodzi naszemu orszakowi, jest taką myślą przewodnią, która wynika z wczorajszej uroczystości pogrzebowej biskupa Ojca Świętego Benedykta XVI, który powiedział całym swoim życiem, powiedział jako wielki teolog i naukowiec, że wszelkie partie polityczne, wszelkie teorie naukowe, które usiłują wyeliminować Boga z życia człowieka, wcześniej czy później padają, a wiara w Boga pozostaje. I właśnie ta betlejemska gwiazda, która nas prowadzi, prowadzi nas wszystkich, ale każdy z nas ma swoją gwiazdę, każdy z nas inaczej postrzega tę gwiazdę. Jeden podąża za nią szybko, zdecydowanie, inny się ociąga, ale każdy ją jakoś widzi. Życzę, aby w tym roku każdy z nas jak najlepiej dostrzegał tę prawdziwą gwiazdę, tę, która prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. A to przewodnictwo, żeby wyeliminowało wszelkie niepokoje, właśnie nienawiści, wojny na świecie i wprowadziło w naszym życiu porządek, ład, a także miłość braterską. Niech temu wszystkiemu błogosławi dzieciom betlejemskie Jezusa Chrystusa. Na koniec, moi drodzy, dziękując za Panem Wójtem wszystkim tutaj zebranym organizatorom, wykonawcom i tym, którzy uczestniczyli, udzielę specjalnego błogosławieństwa. Proszę Państwa, ja ze swojej strony dziękuję Państwu bardzo za zaangażowanie, za to, że przyjęli Państwo ode mnie te korony, które tak namiętnie Państwu tutaj wyciskało, za współpracę z księdzem Łukaszem Kuniekiem, ale również chciałam podziękować księdzu proboszczowi, że zapadła taka decyzja, że podejmiemy się tego trudu przygotowania orszaku trzech króli, że będziemy temu uczestniczyli. Muszę Państwu powiedzieć, że za naszym przykładem, ponieważ my to organizujemy już po raz trzeci, też idą już inne parafie. Wiem, że w tym roku Konstantynów też organizuje, Leśna Pogłaska robią to po raz pierwszy. Myślę, że jest to bardzo ciekawe wydarzenie, które nas łączy, gdzie możemy wspólnie świętować i w tym duchu również dzisiaj częstujemy Państwa takim słodkim batonikiem, który zafundowała nam nasza tutaj firma pracująca na naszym terenie, Bakalant, Zakład Tradycyjny Białego Podlaski. Bardzo serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi i innym osobom decyzyjnym, które to
podjęły taką decyzję, żeby nas wspomóc. Dzisiaj, żeby Państwo stąd odeszli troszeczkę zasileni węglowodanami. Thank you.